Jesteś wrażliwym człowiekiem? Ja też. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak jako taki wrażliwy człowiek radzić sobie z faktem, że wokół nas jest wielu niesympatycznych, niemiłych, a często wręcz chamskich osób. Generalnie ludzie radzą sobie z tym na jeden z czterech sposobów, i zobaczymy zaraz, jak zrealizować ten najlepszy. Tym tematem warto się zająć, bo przy konsekwentnym zastosowaniu. Bardzo i to bardzo zmieni to jakość tego życia na lepsze. Sposób pierwszy polega na wyhodowaniu sobie tak zwanej grubej skóry, czyli tak naprawdę stępieniu własnej wrażliwości, aby stać się tak jak większość ludzi wokół nas. To byłaby wielka strata, bo właśnie wrażliwość w połączeniu z pewną inteligencją umożliwia osiąganie bardzo, bardzo wielu rzeczy, zarówno prywatnie, jak i w życiu zawodowym. Rzeczy, które są całkiem poza zasięgiem różnego rodzaju gruboskórnych osobników i o tych rzeczach porozmawiałem sobie, ale to za chwilę. Na razie mówmy o drugim sposobie, który polega na tym, że ludzie zabarykadowują się przed tak zwanym złym światem w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół, a czasem nawet zwierząt. To prowadzi do tego, że mają interakcję tylko z ludźmi podobnymi do siebie lub, co gorsza, głównie z psami czy kotami. Nic przeciwko zwierzętom domowym, ale jeżeli pies jest Twoim największym przyjacielem, to bardzo ogranicza to możliwości Twojego wszechstronnego rozwoju jako człowiek. Podobnie, kiedy masz do czynienia tylko z kilkoma takimi samymi ludźmi jak ty. W rezultacie może się wydarzyć, że przeżyjesz życie w nieświadomości możliwości, które stałyby się, byłyby możliwe dla ciebie, gdybyś odważył się wyjść poza tą barykadę. Dlatego nie zamykaj się w ten sposób. Trzeci sposób polega na wytworzeniu sobie takiego zdejmowanego pancerza, który zakładasz sobie wychodząc na zewnątrz twojego bezpiecznego świata, zwłaszcza jak idziesz do pracy, a zdejmujesz potem w domu. Tak niestety robi wielu ludzi, uważając to za dobre rozwiązanie. W rzeczywistości prowadzi ono do wielu, wielu zaburzeń, od kiepskiego poczucia własnej wartości, poprzez poważne problemy zdrowotne, do rozszczepienia osobowości, bo człowiek potem nie wie, kim tak naprawdę jest. Życie wysokiej jakości no nie, nie może na tym polegać, że się po prostu przebierasz takie maski. Nie idź tą drogą, a jeśli już na nie jesteś, bo to każdemu z nas się zdarzało, to zrób wszystko, żeby to jak najszybciej zmienić. Czwarty, z mojego doświadczenia najlepszy sposób polega na tym, że łatwo dopuszczasz do siebie bardzo różnych ludzi, ale szybko i bez ceregieli eliminujesz ze swego życia tych, którzy po bliższym poznaniu ci nie pasują. Albo wręcz zachowują się w stosunku do ciebie nie tak, jak powinni. Podkreślam, szybko i bez ceregieli, bo w naszej kulturze mamy tendencję do zbyt dużej pobłażliwości i cierpliwości w stosunku do niemiłych lub nieodpowiednich dla nas zachowań innych ludzi. Nie wiem skąd to się bierze, ale tak jest. No, szczególnie kobiety są ciągle wychowywane w nastawieniu, że zdecydowane reakcje obronne im po prostu nie przystoją. To jest bzdura. To ktoś okazuje się hamem, gburem lub prymitywem, to natychmiast wywalaj go ze swego życia i to nie zastanawiając się nad jego odczuciami. On też tego nie robi, jeśli chodzi o Ciebie, prawda? Metaforycznie możesz to porównać do jedzenia, gdzie normalnym jest, że nie wpuszczasz do tego organizmu rzeczy, które mogą Ci zaszkodzić. No wyobraź sobie, że spróbowałeś jakiś nieznany kęs pożywienia i on ci bardzo nie smakuje, widać, że coś jest nie w porządku, to co trzeba zrobić? No natychmiast wypluć, nie mieć zahamowań, natychmiast wypluć. No to nie brzmi ładnie, ale dokładnie podobnie postępujesz z nieodpowiednimi ludźmi. Tego się trzeba nauczyć. Taka selekcja osób, z którymi się zadajemy, ma oczywiście. Zalety i wady, i o tym też trzeba porozmawiać. Zacznijmy od zalet, których jest co najmniej pięć. Zaleta pierwsza. Stosując ją konsekwentnie i szybko rozpoznając niepasujące osoby, nie musisz stępiać sobie wrażliwości, co niestety robi bardzo wielu ludzi, no w sumie okaleczając się uczuciowo. Po co? Zaleta druga. Nie musisz ciągle się przestawiać, tak jak przy tych maskach. Możesz być cały czas tym samym człowiekiem, ze sercem na dłoni, być takim, jakim jesteś. I tak jest w porządku. Zaleta trzecia, bardzo ważna. Możesz dalej rozwijać swoje umiejętności subtelnego odczuwania i postrzegania. Te umiejętności są niezwykle przydatne w bardzo szerokim zakresie sytuacji życiowej z innymi ludźmi, od seksu począwszy, a na trudnych negocjacjach biznesowych skończywszy. Ludzie latami studiują różne teorie i naukowe metody, a większość nie nauczyła się właśnie tego, i przez to. Łatwo uzyskać nad nimi przewagę w bardzo wielu dziedzinach życia. No, wykorzystaj to. Zaleta czwarta, konsekwentnie wywalając nieodpowiednie osoby ze swego życia, po pewnym czasie masz do czynienia z samymi miłymi ludźmi, i to zarówno prywatnie, jak i w biznesie. No to trochę tak jak. Ogrodnik wyrywający na bieżąco wszystkie chwasty. Po pewnym czasie ma bardzo ładny ogród z pięknymi roślinami. Ja tak mam od wielu lat i to jest bardzo, bardzo ważny czynnik jakości życia. Spróbuj tego. Wreszcie zaleta piąta. Mając takie podejście, możesz bez obaw wchodzić w bliskie kontakty z bardzo szeroką gamą, bardzo różnych ludzi. Ludzi, od których wciąż możesz nauczyć czegoś nowego. Dzięki temu uzyskujesz coraz więcej doświadczenia. I też wprawy w nawiązywaniu bliskich kontaktów. I to trochę działa jak kula śniegowa. Poznajesz coraz więcej i więcej ciekawych ludzi, no i to na przykład zmniejsza potencjalne uzależnienie ciebie od jakiejś konkretnej osoby w dowolnym zakresie życia. To też ma swoją wartość. Oczywiście, jak wspomniałem, takie podejście, obok bardzo dużych zalet, może też przynieść negatywne skutki uboczne, z czego warto, abyś zdawał sobie sprawę. Trzy najważniejsze z nich to. Pierwsza. To możliwość uznania się za dziwoląga lub odrzucenie przez niektórych ludzi. Jak już wspomniałem, przyznawanie się do takiego podejścia i praktykoga, praktykowanie go w naszej kulturze jest dosyć nietypowe i ludzie nie bardzo potrafią to przyjąć. Ja osobiście nie mam z tym problemu, bo tacy ludzie zwalniają miejsce dla tych innych osób, dla których jest to całkowicie normalne i w porządku. To jest dobra tendencja z punktu widzenia mojej osoby. Druga to ryzyko przedwczesnego odrzucenia przez ciebie jakiegoś nieoszlifowanego diamentu. Tak się nad tym często zastanawiałem. No tak, może się tak zdarzyć, chociaż musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcesz naprawdę spędzić czas Twojego życia na testowaniu wszystkiego, co pobłyskuje, chociaż trochę, w nadziei, że znajdziesz taki diament, który będziesz mógł oszlifować. Ja akceptuję to ryzyko, że taki diament przeoczę. Bo w życiu ciąż znajduje diamenty, które błyszczą bez konieczności szlifowania. I to jest dla mnie jest znacznie lepsze, spróbuj tego. Trzecia, to może się zdarzyć, że dotychczasowe środowisko będzie interpretowało twoje staranne dobieranie sobie ludzi, z którymi się zadajesz, jako wyraz braku dojrzałości. No kiedy się wreszcie ustatkujesz, Niektórzy, tak zwani eksperci, zarówno ci domorośli, a i czasem nawet ci utytułowani, uważają, że dojrzałość polega na męczeniu się z ludźmi, których, których jakiś zbieg okoliczności akurat postawił na twojej drodze i uleganiu ich negatywnej energii. Ja nie wiem jak ty, ale ja osobiście wolę dobrą jakość życia, bo wtedy nie tylko jest mi lepiej, ale ja też mogę dać znacznie, znacznie więcej innym ludziom. Podsumowując, pozostawienie takich osób na zewnątrz naszego życia oszczędza ci wielu kłopotów i niepotrzebnych wydatków, no, zarówno w sensie materialnym, np. finansowych, jak też tych niematerialnych, kiedy w ten sposób likwidujemy marnotrawstwo naszego czasu czy naszej energii życiowej. Jeśli uświadomisz sobie, ile miliardów ludzi żyje na tym świecie, to łatwo zrozumiesz, że nie ma konieczności, abyś zadawał się z osobnikami, które mają na ciebie negatywny wpływ i ewidentnie pogarszają jakość twojego życia, bo jest czego wybierać. Słuchając tego, co mówię, możesz oczywiście odnieść wrażenie, że ja to jestem na zimno kalkulującym człowiekiem, który dla czystej wygody eliminuje ze swojego życia ludzi, którzy mu po prostu nie pasują. No cóż, czysto teoretycznie, chęć wygodnego życia sama w sobie byłaby w tym przypadku wystarczającym uzasadnieniem. Ale u mnie tu jest jeszcze jeden ważny aspekt, o którym koniecznie trzeba powiedzieć. I zobacz, co, czy to, co za chwilę powiem, ma też zastosowanie dla Ciebie. Wygląda to tak, że znając siebie dość dobrze, wiem, że obok bycia czasem no, taką bardzo skuteczną maszyną do rozwiązywania problemów, głównie biznesowych, jestem też, a może nawet przede wszystkim, bardzo wrażliwym człowiekiem. I właśnie ta wrażliwość umożliwia mi bardzo wiele rzeczy, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Bez niej nie byłbym dzisiaj tak daleko, jak jestem. Nie miałbym też w moim życiu tak wspaniałych osób z moją żoną na, cze na czele. Jest duże prawdopodobieństwo, że u ciebie jest podobnie i twoja wrażliwość ma taki sam ogromny potencjał, tylko musisz go wykorzystać. Dlatego chroń tą wrażliwość i pielęgnuj ją. Oczywiście to, co powiedziałem powyżej, jest moim osobistym sposobem działania i efektem osobistego doświadczenia, co nie musi oznaczać, że jest jedynym, a może nawet najlepszym z możliwych sposobów. Nie zmienia to jednak faktu, że dla mnie i sporej grupy osób, które znam, funkcjonuje to znakomicie i to przez wiele lat, potwierdzając się po prostu w praktyce. Dlatego zachęcam cię do poważnego rozważenia tego wszystkiego, co powiedziałem, a najlepiej wypróbowania w praktyce. Jeśli potrzebujesz podręcznika do skutecznego budowania relacji, to przestuduj moją książkę Sukces w relacjach międzyludzkich. A jeśli masz pytania, to napisz w komentarzu. Prosz, daj też proszę lajka, aby YouTube wiedział, że warto pokazać to innym. I przy okazji obejrzyj jeszcze ten film, przyda Ci się. I w ogóle stwórz sobie dobre otoczenie przyjaznych ludzi. Tego Ci życzę.